ich przypomnisz. Ale może z czym związane to pytanie pamiętasz chociaż? Tak, z grą. Mhm. No to zrobimy fajne zdjęcie. Ojojoj. Możesz się trochę do mnie przysunąć, ewentualnie. Przytulić. No już, już, już się przytulam. Ryj się przytulił. No widzę kierownictwo burżuazja, dwa Mercedesy. Ale się firmie powodzi. Na dwa monitory. Co? No ja teraz nie ruszę. Guten Tag. Guten Tag. Mam słabość do tego typu zdjęć. Co, po niemiecku sprechasz? Patrz, znowu komander. Du już sprechen po polski? Chyba nie ma chętnych na szprechanie. Jakby SIG był, to by ci poszprechał. A, to wiem, no. User joined your channel. O. Nie wywaliło? No, hej. Ghost przyszedł. Go w stanie słychać. Ktoś Ghost chyba lekko brzęczy. Nie przesunę się bardziej. Polska, Łukasz. Ghostu jedziesz? Ghostu jedziesz? A, już mi się przypomniało. O tym High Cargo coś tam. Aha. Chic Power Cargo. Co jest? Chic Power Cargo.
Power, power cargo? Cargo? Tak. No. No. To trzeba z tego... To nie jest... Nie, Ghost. To nie jest pudełkowe, trzeba z neta pobrać, tak? Znaczy, tak, tak, tak. Czyli to pisuje na przez Steama, nie? Tylko ze Steama? Ty możesz ponieść gdzie indziej klucz, nie? No jeszcze tego nie robiłem, jak to się w jakiej zasadzie działa. To ten klucz musisz kopiować i wkleić na Steama, czy jak? Tak, tam, tak, tam masz taką opcję, jak aktywuj produkt Steam. Aha, to na tych grę właściwości, tak? Nie, wiesz co ci mówię dokładnie. Wchodzisz na Steama i tam masz na dole. Aktywuj grę. Czy coś takiego jest? To mi wiesz, mnie niepotrzebne, ale jakbym sobie... Biblioteka dodaj grę i tam masz otwierać się takie tam trzy opcje środkowe, to jest aktywuj produkt na Steam. No. Tam wklejasz lub przepisujesz, jak ci wygodnie, nie? Aha, czyli o to chodzi, bo myślałem, że tam więcej... operacji trzeba niż... Nie. Ty wiesz co, jak kupujesz grę przez Steama, to automatycznie ci dopisuje, nie? No nie, raczej ja zębika biorę. Ty wiesz co, powiem ci tak, że teraz jest w ogóle dość spora promocja na Steamie, nie? Na Delce. A w Empiku też, bo było po 10, a teraz jest po 14,99. No to tak samo, nie? A ile ci przyjął klucz? Na Empikomie, nie? Kasi, zakręci ci się w głowie, będziesz rzygać. Na retarderze podobno inżyktować można. Ghost się teraz wyciszył. A ty wiesz, że ja mam na głośnikach? No słyszę. Nie wiem, czy będzie jechał, czy nie. Poczekamy. Może ma problemy techniczne. Tak wygląda. Powiesz co, bo jak ja teraz wchodziłem przed, no, na konwój, nie? I to Steam nie chciał mi odpalić gry. Nie, on tam z mikrofonem coś tam ma chyba z tego co widzę. A skąd pomysł na te... maczety z samochodami? No tak wiesz. No ty wiesz, że je ciężko kurna znaleźć. Niektóre jest w ogóle ciężko znaleźć, tak czasami do głowy coś przyjdzie, nie? A może następny konwój to te maczety na zwierzęta, ale... Będzie. Chyba nie ma, nie? Czy będzie jamoda udostępnie, nie? Właśnie zbydłem będzie. Białe naczepy, białe głowozy. W następnym tygodniu będzie taki konwój. Powiem tak, nie wiem czy jest trudno dostępne na singlu, chyba dwie te naczepy miałam. Także... Cały smaczek, że trzeba kombinować, a nie tam od razu. Nie? Ja tam modał dostępny, jakby tam ludzie mieli problemy, nie? Mi się udało być kombinowane. A ja nie widziałem jeszcze u siebie, jak mam te zlecenia, to nie miałem jeszcze bydła. Znaczy ja nie wiozłam, ale widziałam dzisiaj, jak naczepy szukałam, to... Była. No to właśnie trzeba mieć te cargo, dodatek, czy jest tutaj? Nie, to jest w Skandynawii. Aha. Ile ona waży? No
pewnie max, no bo tyle żywca. 22, 23 tony, 20. Pokręcimy trochę młyńca. Słyszysz? Oszczędzaj wachę sobie, potem ściągniesz do Golfa dwójki diesla. O. Jakiś różowy Volvo mi śmignęło. Znaczy co, transfer? Na multi? Spoko, spoko. No to Ghost jak tam? On jest na CS-ie czy nie? Tak, jest, ale nie... Zasłupa? No trudno. Będziemy skakać jak króliki. Ruszamy czy nie ruszamy? Nie wiem. Ruszamy. Najwyżej go gdzieś dołączy, jeszcze kawałek mamy, także... Czy nie? Nie wiem. Dalej, nie? Po Warszawie jest Łódź, także blisko Warszawy to. Może zawsze się... załapa. Cztery miasta. Dobra, to jedziemy. Jedziemy. Przemek. Prawo. Jerzy. Światełko. Oj, nie spokojnie. Na magazie jedziesz. Dziel na gazie, lepiej idzie. Thank you.
W lewo będzie na światełkach. Tylko czerwone mam. Zwężka. Myślałem, że dłużej się zejdzie. Czym? No, z objechaniem całej Polski. Jak się w miarę równo jedzie, to wiesz. Chodzi wcale tak długo. Gorzej, jak to jest wycieczka z Wrocławia bodajże. Do Aberdeen 60 na godzinę i to jeszcze z tymi, z przerwami. Prosto. A kurde, dupa, nie prosto. Prawo? Tak, prawo skręcić. No, trzeba będzie gdzieś tu zawrócić. Dobra, zobacz, jakie ładne krajobrazy. Farming Simulator 15. Słoneczniki. Uważaj, Piotrek, bo będzie zawrotka. Wierzę, mam nadzieję, że nie utkniesz tą Włośką. Na podwójnej się pasie. Wyjdziesz tam? Tutaj czysto macie, także. Daliście tam radę? Łóżko ładnie na zdrowie, to ładnie można utknąć. A miałem skręcić. Możesz mi powiedzieć, dlaczego pojechałem za wami? Taki syndrom. Tak. Domina. Tak dobrze się zorientowali wszyscy, bo ten. Nie tak jak Wardrum kiedyś wywiózł wszystkich. Połowę konwoju wywiózł, kurde. On pojechał na swoją mapę, nie? Ale to dobrze, że tak nie jest za ciężki ładunek, bo jakby było tam z dwie dychy tonażu, to nie wiem, czy byśmy wyjechali z tej trawy. Spokojnie by cię powypychało. Wardrum wtedy był dobry. Chyba trzy osoby za nim chyba pojechały, czy dwie. Ja pojechałem, Blubo i ktoś jeszcze. No i dobrze szczęście, że się Blubo odezwał i powiedział coś takiego, o, mamy brameczki. Ja mówię, kurde, jakie ty wy tam macie brameczki? No i się skręcili. No skręcił. Mamy za nim, nie? Tak zwany efekt stada. No.
Tak, spokojnie. Na 100% jak masz zniszczony ładunek, to się liczy, nie? Nawet jak jest zniszczony ładunek, to na kilometry idzie tak samo przy przypadku spóźnienia, nie? Ciutki. Tam Kasia teraz, czy nie? Tak, prawo będzie. Gdzie to taki, bo oglądałem parę razy tą mapę przejazdu. Gdzie to taki fajny będzie zawijazd długi? Z... Nie wiem, nie pamiętam skąd dotąd, ale taki długi zawijazd będzie. Do Gdańska? Nie wiem, może. Z Gdańska do... Blue Trans. O, Blue Trans. Ja już wciskam w gaz. Ładny mostek. No jak ładnie. Tylko że ja jadę na autopilocie, także. Jedź, świeżak, spokojnie. Ja się będę chował. O, jak ładnie. Oho, co oho. Laptop mi włączy wysokie obroty. A to niedobrze. Czy ten przypocił się? A nie masz tej podkładki od spodu chłodzącej?
Ojejoj. Zatestować, to tam ze dwie dychy kosztuje taka... Prosto? Na wysoki procent wrzuć. W lewo tutaj będzie? Ewo, show widziałem za dychę też. Prawa. O, w lewo i na drzewo. No by nie. Nie wiem, czy jakiegoś offroada nie porobić. Na ściany. A nie żartuj. Weszło. No mówisz mi takie cyrki dzisiaj, szkoda, że ja nie nagrywam, no. Byś sobie obejrzał z mojej perspektywy, co ty wyczyniasz. No, trzeba się, wiesz, trochę pobawić, się zrelaksować. Po płotach jeździsz. Zwiedzam ten, zwiedzam trawę. Trzy chyba. Oprócz łodzi trzy. Nie. Dobrze mówię? Teraz lubi raczej, nie łódź, to ja gadam. Potem nie, nie pamiętam. Nie, dobrze. Łódź, Gdańsk, Szczecin, Poznań. Popędza mnie. Thank you.
Lewo. Prawo. Wow, znak wyrąbała. Aj, Boziu. Piotrek jedzie w ogóle? Jadę, toczę się. Proszę. Nie wiem, że mam ten. Semkę se wbiłem i tak cisnę. Mówię, co on tak wolno jedzie? Ktoś jakiś serwis sobie życzy? Nie, chyba że dalej. Ja dziękuję. Ja żyję. User disconnected from your channel. Już miał jechać i wyszedł. Chyba z TS-em miał mnie tak. Tak, uwaga. Proszę. Poczułem. Też cię przytrzymało? Jakbyś się... A, odtamknęłem. Czerwone. O, nie było. Nie było. Wjechaliśmy na tym. Daleko będąc. Uwaga, hamowanko. Ty jedziesz. Kurki mi się stacza. W dół. Plan wycieczki dzisiejszej, chyba z Warszawy do Łodzi, takim szerokim łukiem, tak? Prawie pod Lublinem chyba jesteśmy, z tego co patrzyłem. Znaczy my jesteśmy już w Łodzi. No ktoś jest u siebie, nie chcę mówić kto. I co, wszystko podobne? Jak w realu? No, powiedzmy. Garaż stoi tam, gdzie mieszkasz? Nie. Thank you.
Raz to będzie. Na początku to te odgłosy fotela to mi przeszkadzały, a teraz już nawet nie zwracam na to uwagi. Spoko, spoko. No to wiesz co, czasami drzeźnią, ale to wiesz, zależy jak kiedy. Pusto w Polsce? Tak, wszystko Skandynawia. Albo ten, albo tutaj jakie okolice. Albo na singlu. O. Ale tak się mówi, zobaczcie, ten niby 2300 ludzi, a rzadko się tak na dobrą sprawę tego śmija ostatnimi czasy. Nie, normalnie chyba. A co? Słabo słychać? Jakieś echo tam mam, ale nie wiem, czy to tylko u mnie. Microphone muted. Tam echo. Reo. Tak dobrze się jedzie, bez niespodzianek. No. Dziękuję, że nawet bez tego występował. No to dla mnie to kupę ludzi jest. Z Gdańska to nie, ale może do Świnoujścia i potem na Islandię. To jest mój mer. Skaniomer? Oj nie. Znaczy trochę, wieżaku, trzeba przeegzaminować.
Ekstra Mary by się przydała. Była po drodze. Zobaczymy w tym. W Poznaniu chyba tramwajka jest. Zobaczymy może parkowanie, a może coś innego wymyślę. Taki mi się zdarzył, że coś wymyślę, nie? A jak widzisz tyłem do tramerii z naczepą, to będziesz miał egzamin. Pasuje? Dlaczego? Da się wjechać. Mikrofon aktywowany. Lak? Prosto będziemy jechać. Mikrofon. Na zdrówko. Nie na wodę. Mikrofon aktywowany. Dzięki. Dolat. Resztę na wolno. Mikrofon muted. Zobacz jakie okolice. To się każdy podziwia. Mamy zające i my. O, jest chałupa jakaś. Człowiek. Boże. Genius. O. Brawo! Ja już cofam. 2%. Odjedziesz, czy nie zrobię? Mieścisz się? Dawaj świeżo. Odjechał? Nie, spokojnie, już się... Zmieścisz się? Prawo będzie. Co będzie? Prawo. No tutaj to nie bardzo mam gdzie, nie? Ewentualnie na brameczki tutaj będą po drodze.
chyba że jakiś parking jeszcze. Nie, to tutaj zaraz bramki będą. Dobra, to przyspieszę trochę, dojedziemy do tych bramek i nie będzie przerwy. No parking jest. Okay.